Przetrwałem 24 godziny w starożytnym Egipcie w Minecraft. W tym filmie razem z Bushem znajdziemy się w zupełnie nowym wymiarze, który, jak usłyszeliście wcześniej, będzie na wzór starożytnego Egiptu. Świat ten dodaje mnóstwo urozmaiceń, takich jak nowe moby, itemy, bloki oraz struktury. Oprócz tego skrywa wiele tajemnic, dlatego zdecydowanie warto obejrzeć ten film do samego końca. Naszym głównym zadaniem będzie zabicie bossa, którym jest Faraon, a znajduje się on w jednej z piramid na mapie. Swoją drogą, mój przyjaciel Tobiasz już w piątek o godzinie 18 otwiera serwer z wojnami gildii o nazwie tobiasz.net. Chciałbym was zaprosić na start pierwszej edycji, ponieważ wiem, ile nad tym pracował i z tego, co widziałem, będzie to zupełnie inny level wojen gildii w Polsce niż dotychczas. Zresztą sam zamierzam zagrać na starcie razem z nim i przypomnieć sobie, jak się grało w kiedyś mój ulubiony tryb gry. Liczę na to, że spotkamy się na mapie pierwszej edycji, a teraz już zapraszam was do oglądania. Dobra, jesteśmy na świecie i jesteśmy na pustyni, to na pewno. O, nie wiem, czy to wygląda jak pustynia minecraftowa. Ty co to jest tam? I tam są jacyś rycerze. Spadłem. Powinniśmy być w starożytnym Egipcie jak coś. Nie wiem, czy jesteśmy. Czekaj, bo ja nie włączyłem shader. Stary, idzie ziom. Ja mam ładowanie. No to bij jego. A ciebie chcę bić. Dobra, rozwalam go. Stary, robisz estap, PvP już umiesz. Ej, ginę, mam półtora serca, dobra. Aha, zginąłem. Ej, dobra, ja nie wiem, co tu się dzieje, stary. Jak mogliście zauważyć, początek rozgrywki nie zaczął się po naszej myśli. Praktycznie po kilku minutach gry zginąłem, broniąc Busha przed wrogami, którzy nas napadli. Zapewne zastanawiacie się, kim byli tajemniczy wrogowie. Najprościej odpowiadając, byli to bandyci, którzy grasują po pustyni w poszukiwaniu swoich ofiar. Niestety jest ich mnóstwo, dlatego na samym początku gry musieliśmy mocno uważać. Na całe szczęście okazało się, że paczka modów, na której gramy, posiada specjalną modyfikację polegającą na tym, że itemy po śmierci nie znikają, tylko zostają w modelu naszej postaci. Ej, bo ty tam leżysz! Jak leżę? Gdzie jest? Czaj, że tu wszędzie są typy. Oni wszyscy chcą nas zniszczyć. Dobra, oni tyle HP... Mam miecz. Ej, nie spodziewałem się, że tak szybko zginę. Bij ich, no. Musisz ich pokonać. Zuku! Ej, ja... Wziąłem twój miecz! Mogę wyciągać itemy z twojego ciała. Czekaj, nie, bo ich jest za dużo. Jak coś, to bardzo szybko się rozwala to drewno. Serio? Dobra, dobra. Faktycznie. Łapku jakby nawet. Ale z tego drewna wypada jakiś szczur. Ej, jak zniszczysz jej drzewa z tymi gałęziami, to ci wypadają patyki. Robię siekierkę. Jak walę siekierką, zabiłem. Czemu nic z nich nie wypada? Po wykopaniu kilku kawałków drewna zauważyliśmy, że największym problemem na tym świecie będzie zdecydowanie zdobycie jedzenia. Ponieważ praktycznie żadne moby się nie pojawiały, a głód cały czas nam spadał przez wrogie potwory. Uważaj, plecy, plecy! Ej, mocny jest chyba. No i kumpel przyszedł. Nice! Mam mieczyk jego. Okej, okay, Iron Skilly Ilar. Ja ci zaraz pokażę. Czekaj, bo mi zadał tyle damage'a. Czaj, że oni się nie kończą, oni cały czas na nas przychodzą, trzeba stąd poczekać. Da się jakoś ich oswoić? Tak, myślisz, że dać im jabłko. Po jakimś czasie okazało się, że świat, na którym gramy, skrywa o wiele więcej tajemnic, niż myśleliśmy wcześniej. Dlatego mocno się zdziwiliśmy, gdy odkryliśmy pierwszą strukturę. Co to jest? Spawner! Dwie rzeczy tu są, zaraz ci pokażę drugą. A to skrzynka jest! Skrzynka, date, czyli to jest bodajże... to się je po ramadanie, czaisz? Datę po... po polsku. Owoc. Daktyla, ty w ogóle zauważyłeś, że tu jest jakiś kameleon? Ale fajne. Ej, ziomy idą, Busz! A ja mam 2,5 serca dalej. Strefki, patrz. Ja biorę tego, to jest mój ziomek, patrz. O, jest! O, mam. Co tu się dzieje? Dobra, nice. Ale to jest duo piękne. Człowieku, my jesteśmy królami pustyni. Jak to wygląda tutaj? Co jest? Nie wiem, czy powinniśmy się cieszyć, bo słońce zachodzi ogólnie. Noc w starożytnym Egipcie to nic przyjemnego, ponieważ podczas niej można spotkać wrogie moby takie jak mumie, różnego rodzaju duchy i jeszcze więcej bandytów. Dlatego wiedzieliśmy, że albo znajdziemy jakieś schronienie, albo będzie naprawdę mała szansa na to, że uda nam się przeżyć. Niestety, stary, ja wiem, co się będzie działo w nocy i to nie będzie nic przyjemnego dla nas, więc musimy się schować, ewidentnie. Tak. Buty! Buty masz? No dawaj, tych musimy zniszczyć. No jest jeszcze jeden. Tylko tu jest spawner. Pół serca. Pojawił się kolejny. No, nie wiem teraz, w którą stronę, szczerze. A noc jest! O, człowieku, strzela do mnie. Co ja mam zrobić? Ucieknij po prostu. No uciekłem, ale zaraz się będą pojawiać pewnie jakieś kolejne moby. Widzę cię. Lecę, lecę, bo ja tam mam moje itemki, nie? O, prawie mnie trafił. On za tobą jeździ, patrz. A no! Czaisz? Chodź, chodź. Szkoda, że łóżka żadnego nie mamy. O, już się pojawiły jakieś moby, widzę jakiegoś... Co to jest? Jakaś mumia. Ej, widzę coś! Widzę wioskę! Jadę tam. Dobra, jestem. Czaj, że one się biją z tymi potworami? Ej, jestem w domku jakimś, stary. Łóżko! Czaj, że ty z kameleonem uciekłeś moim? Bo ty zszedłeś z niego, tak? Te mumie są jakieś szybkie. Prawie są duchy! Podróżane.
Dobra, mamy nowy dzień. Tu są kozackie itemy w tych skrzynkach jak coś. Ja znalazłem tarczę, jakieś buty kolejne, żelazo. Stary, ja mam Pyramid Explorer map i mam drogę chyba do piramidy jakiejś. Co jest? Jak ty wyglądasz? I patrz to, masz to i masz tą tarczę. Aha, ale mega fart, że trafiliśmy na tą wioskę, bo bez tego myślę, że ciężko by było przetrwać noc. Dirty coin. Ej, może za to można tradeować się u villagera jakiegoś. Jest to jakiś villa... Co jest? Aha, uciekaj. Zginąłem. Dobra, biorę itemy. Co to jest za broń? Ja ci spróbuję dać hita, okej? Okay? Zobaczymy, ile to zabiera. Bush. To ma 16 damage'a. Zabrałeś mi 10 serc na hita. I kolejni, ja pierdzielę. Dobra, tutaj trzeba cały czas coś robić, bo jak stoisz w miejscu, to będą ci przychodzić. Potrzebujemy wody. Patera. Rzucam do wody. Rzuć te dirty coiny do wody. Patrz co się stanie. To są golden monety, które musisz po prostu umyć, bo to są dirty, czyli są brudne. Aha, ej, zawaliste to jest. I dirty ring też mam, pyk. No ring też? Srebrny ring. A to ze wszystkim tak działa. I mogę to założyć? Mam... Mogę, założyłem. Tego. Może tym się da tradeować w ogóle. Uuu, 3 coiny, 3 golden coiny za 6 chlebka. Ej, kupuję w sumie. Kupię. Chlebek się przyda. Kupię. O, miecz to. Kolejny. Ty, tu jest piramida! Ej, widzisz to? Też masz na ekranie takie coś? Tak, to wygląda jak jakaś burza śnieżna. Piaskowa. Ej, ja nie wiem, czy przypadkiem tej piramidzie nie ma tego ostatecznego bossa, którego będziemy musieli zabić, wiesz? No to chyba nie chcemy się z nim jeszcze bić. O Jezu, coraz większe to jest. Po dłuższym eksplorowaniu wioski zauważyliśmy, że itemy ze skrzynek w żaden sposób nie progresują naszego ekwipunku. Dlatego zdecydowaliśmy wejść do jakiegoś domku i w nim wkopać się do podziemi w poszukiwaniu żelaza oraz diamentów. Ponieważ wiedzieliśmy, że nie zdobywając tych rzeczy cały czas będziemy stać w miejscu, w związku z tym od razu wyruszyliśmy kopać. O, mam kobla, mam kobla. Tu jest jakiś inny już materiał. Porpychyry. Czaisz? To jest, mi się wydaje, że to są po prostu odpowiedniki tego, co mamy w Overworldzie. Ja chyba mam coś... Iron! Ale ledwo się to da zauważyć w ogóle, co jest. Ja zbiorę węgiel, ty zbierz żelazo. I w taki sposób udało nam się wykopać sporą ilość żelaza, złota oraz węgla. Oczywiście najbardziej chcieliśmy zdobyć diamenty, w związku z tym postanowiliśmy się założyć. Dawaj, kopiemy, kto pierwszy znajdzie diamenty, co? Dobra, kto pierwszy znajdzie diamenty, wygrywa... Te diamenty. Uznanie. Mimo, że założyliśmy się o to, kto pierwszy znajdzie diamenty, nie ułatwiło nam to zadania. Niestety mijało na tym sporo czasu, ale przynajmniej podczas tego znaleźliśmy sporo nowych bloków. Kunumite? Ej, miecz można z tego zrobić jakiś. Stoneguard Greatsword. 10 attack damage. Pile of Fertile Soil. Te nazwy są tak powalone. Jak ja pięknie czytam, wyobraź sobie, jakby Mikols czytał te nazwy. No w sumie można by było to sprawdzić. Napiszę do Mikolsa, czekaj. Mikols, wbij na kanał. Mam wyzwanie. Siema. Mamy dla ciebie wyzwanie. Musisz przeczytać to, co ci Bush wyśle. Ale które? To, które chcesz. Po angielsku rozumiem, tak? Tak, tak. To załóżmy to. O Boże. Idziesz wam to przeczytać? No. Śmiało. Ja bym to tak przeczytał. Właśnie. Pile of Fertile Soil. Bardzo ładnie, Mikolsik. Dziękujemy ci. Znalazłem wodę. Moby z tymi samymi mieczami. Co to jest? Dobra, to musimy uważać. I nie ma tego. Knoka, no. Mineshaft. Cegłowy. No. Ziomo! Okay. Ty mi walisz po prostu... Serio, to jest ten sweeping catch taki? Jest... Po całej sytuacji dalej szukaliśmy diamentów. Podczas buszowania cave'ów udało nam się zdobyć całe żelazne zbroje i potem również udało nam się znaleźć w końcu diamenty. Widzę twój nick. O. Diamenty! Nie, czyli wygrałeś. Esa. 6 diamentów. Dobra, to wejdźmy na górę. Co jest? Dobra, jest burza piaskowa. Gdzie my jesteśmy? Dobra, zniszczyłem to. O kurde, ile ich? Przynajmniej mam już lepsze itemy. On ma jakiś łuk specjalny. A, Rotten Flesh, fajnie. Co to jest? Co to jest? Widzę spawner już. Tarczą, ziomo. Zabiję. O! Żelazna siekiera efficiency 3 z mendingiem. Ile tu jest skrzynek? Zobacz, stary. O, super, super. Żelazna, coś się świeci. Co to? Koksa! Co? Aha, co ty gadasz? No wiem. Ile on ma życia? Dobra, człowieku, ja robię daktyla złotego i jego przetestuję w tym momencie. Wszystko jasne. Dobra, pa. Ale kolejne też skrzynki. Regenka? To takie samo jak złote jabłko. To jest armia jakaś. Au. Ej, ja się boję tego jednego, bo go jeszcze nie widziałem. O! Coś dostałem. Zabijesz każdy typ tych bandytów, nie? Iron Greatsword. Dobra, musimy ogarnąć jedzenie. Siemenu. Dobra, wrzucę te monety. I biorę chlebek. Przepadasz tu? To ja rzucę jeszcze swoje. Mamy całkiem sporo tego złota. Dawaj tego galema, możesz pokonamy, co? Pyk, jednego hita. O, nie!
Nie spodziewałem się. Ty, bo jest tutaj ta piramida, może spróbujemy do niej wejść, co? No dobra, dobra, tylko ja się właśnie obawiam, że tam będzie ten główny boss, ale to możemy chociaż zerknąć. I nie da się tego kopać, to jest. O, tu coś jest, patrz, jakiś inny bloczek. Da, tutaj też jest takie coś. Coś tu pewnie trzeba postawić. Może jakąś pochodnię? O! Stary! Podświetliło się to. Zaraz ja też patrz! Postawię. Wow! Ej, dobra, strasznie dużo ich. Ja zamykam te drzwiczki. To są drzwi? Po jakimś czasie dalej rzeczą, której nam najbardziej brakowało, było jedzenie. Dlatego zaczęliśmy patrzeć po wiosce, czy jest coś, co mogłoby nam je zapewnić. Co jest? Ziomek się wspina tu. Spider-Man. To jest jakiś nowy. Z nim jeszcze się nie biliśmy. Aha, poizona mi nachita. Co jest? Co to? Co ty robisz, stary? Wyrabiam mąkę, nie widzisz? Ale lecisz. Wiesz to? Dobra. Kliknij w to tym MR-em. Aha. I kręć. I mi wypada z tego mąka normalnie? Co jest? I co się dzieje? Podnieś to, bo to aha, nie jest już to samo. Aha! MR dołu. I ciasto teraz możesz dać albo przepalić w piecyku, albo na ognisko. I z tego się robi chlebek. Dobra, ale jest to dosyć skomplikowane. No ale w końcu jesteśmy na pustyni, no to musi być jakieś utrudnienie, nie? Dobra, mam 8. Jako że znaleźliśmy już sposób na robienie jedzenia, postanowiliśmy spędzić następny dzień na wyrabianiu chleba, żeby mieć go wystarczająco na następne etapy rozgrywki. A jako że udało nam się rozgryźć, w jaki sposób dostać się do piramidy, postanowiliśmy sprawdzić, co jest w środku. Oczywiście wiedzieliśmy o tym, że z takimi itemami walka z bossem w tym momencie gry byłaby zupełnie bez sensu. Dlatego na ten moment nie chcieliśmy jej całej zwiedzać. Jest ta piramida i to są drzwi, tak? No tak, klikniesz to, czekaj, bo tu... Spawnery. Dobra, niszczę, od razu. I czekaj, bo tu mogą być pułapki. To wygląda jak pułapki wszystko. Zrobię pochodnie. Co robimy, stary? Bo ja się boję, że my tutaj zaraz aktywujemy jakiegoś bossa właśnie. Ja na przykład bym otworzył skrzynkę na samym środku. Ale to jest znakomity pomysł. Po prawej nawet, spróbujmy. Nic się nie stało. Iron shovel mam. Ale na środku jeszcze bym i tak uważał. Tu jest to samo. Dobra, otwieram to szybko, czekaj. Bo ja totalnie nic tu nie mam. No to całkiem fajne rzeczy, nie powiem, że nie. Zobaczmy tylko, co jest. Labirynt. No to chyba nie, to chyba odpuścimy póki co. O, wygląda to niebezpiecznie. Z uwagi na to, że nie chcieliśmy wchodzić w głąb piramidy, uznaliśmy, że to najwyższa pora, aby zdobyć lepsze itemy. Najlepszą opcją, aby to zrobić, było zdecydowanie wejście do End City i przeszukanie struktur w poszukiwaniu diamentowych przedmiotów. Dlatego następnym etapem naszej rozgrywki było przejście gry. Jak robimy? Idziemy teraz do cave'a, żeby znaleźć lawa pulkę, czy na powierzchni szukamy? Stąd my się wkopaliśmy do cave'a, nie? O, co jest? Też tak miałeś? Tak. Ale fajnie, czysta ta woda. To musimy znaleźć tą lawę. Burz, uważaj! Dobra, dawaj mi lawę. Mordo. Burz, jesteś speedrunnerem, mimo że nie zrobiłeś dalej czasu poniżej 25 minut. To jest akurat kłamstwo. Co jest? Nawet nie co powiem, jest? Że cię bije. Co? Zginę! Dobra, zabijam cię. Żartowałem. Czemu to nie działa? W tym momencie dowiedzieliśmy się o tym, że ze starożytnego Egiptu nie da się przejść do żadnego innego wymiaru poza zwyczajnym światem. Jako że nasz plan polegał na tym, aby przejść grę, postanowiliśmy wyjść na chwilę do normalnego świata z zasadą, że nie możemy umyślnie zbierać żadnych itemów poza ewentualnym jedzeniem. A następnie od razu przejść do Netheru, w którym już mogliśmy zdobywać wszystko normalnie. Dobra, jazda. Dobra, jesteśmy. Las Endermanowy, spoko w sumie. Fortycja. O, dobra, już widzę. No. Od razu zdobędziemy Blaze Rody, potem trzeba będzie zdobyć jeszcze perły. Teraz dopiero dostałem Monster Hunter, przez to, że tam nie ma takich advancementów. Patrz, jakie piękne. O kurde, no. Idziemy. Do Portailu od razu. Jakiego Portailu? Znaczy, do Spawneiro. Na hita. Dobra, ja mam 8. I teraz możemy iść na Las Endermanowy w sumie. Nie! Kur! Co? Prawie sobie tu wskoczyłem do dziurki, a co? O Jezu, ale się przestraszyłem. Dobra, możemy wychodzić. Okej, jesteśmy, trzeba się wykopać do góry oczywiście. Dobra, poszło. Okay, także biegniemy. No i jeszcze nie pękła, więc super. O! Cofnęło, dobra. Tak, to musi być pod tą górą. Jestem. Okej, okay. Też jestem. Co to jest? O! Ta, to jest stronghold, który ja miałem w paczce Better Minecraft, wiesz? No i ogólnie ten stronghold jest o wiele ciekawszy, tylko że problem tutaj jest taki, że o wiele ciężej znaleźć portal, więc przed nami trochę biegania. O tak, to jest główne pomieszczenie i tu trzeba zejść sobie w dół. O! Spawner! Co jest?
To silverfishy był chyba. Patrz co tu jest, stary. Ale nie możemy tego wykopać. Ale kurde, co to jest za pomieszczenie? I fajne. No, aż szkoda. Mam! O? Mam. Jest portal. Zero eye. Jak to, jakie to jest pomieszczenie ładne. W ogóle mi dropnął łuk ze szkieleta i mam 18 strzał, więc to powinno być... Co, jazda? No chyba nie ma co się zastanawiać, lecimy. Dobra, jesteśmy. The end, dobra, mam... Ja przebuduję się. No to strzelaj, Bush, podobno jesteś dobrym łucznikiem. Ta wieża mi się zawsze będzie kojarzyć z tym, co zrobiłeś na Manhuncie raz. Takie uniki. A no, bez kitu, pamiętam to też. Dobra, wszystkie zwierzę zniszczone chyba. Dobra. Który masz level? 59, człowieku. Oczywiście po pokonaniu smoka od razu udaliśmy się do End City w poszukiwaniu struktur. Jazda. Okej, okay, jestem. I stąd mamy też nieskończone jedzonko. U, End City jest. Ej, ogromne to jest. Nie spodziewałem się, że tak szybko znajdziemy, szczerze mówiąc. No, ja zazwyczaj szukam jakieś 5 godzin, ale... Spoko, ej, stateczek. To ja bym pofarmił pereł i po prostu perłami się tam dostał. 7. Dobra, jestem. Teraz trzeba wejść do góry. Wow! Czekaj, bo zginę zaraz. O, stary. Trzymaj tarczę. O kurde, lecę do góry. 7 diamentów. Nie wiem, co tam jeszcze było. Diamentowy hełm protection 4 mending. A, no to git. Dobra, chodź tam. Masz go. O kurde, dobra. Diamentowe spodnie. Git. O, dobra, udało się. Spodnie, protection 3 diamentowe. Kill of efficiency 5 mending. No i elytra. Siema, płynę po prostu wodą. Cześć, co tam? Siema. I pozbieram chorusów. Masz ten, spodnie. Robię klatę i robię buty. I full diamentowi jesteśmy. I o to właśnie chodziło w tej całej wyprawie. No dobra, to możemy się jeszcze przejść, może znajdziemy jeszcze jakieś inne. Bush, znalazłem coś dziwnego. Jakiś domek to jest, czy coś, nie wiem. Widzę tam portal. Właśnie nie wiem, czy bardziej jak kościół, czy jak dom? No jakiś taki... Nie? No bardziej kościół w sumie. Castle Evoker. Aha, co? Uważaj. Ej, ale to będziemy mieć totemy. Mam totem. Mam totem. I to jest spawner ich! Uważaj na duszki, nie? Nie wiem, niszczymy ten spawner czy nie? Tutaj totemy leżą. Oła! O kurde, 4 serca. Uciekam. O kurde, dużo ich. Co jest? Przestraszyłem cię. Dawaj, zakładaj też, lecimy, tak. A spawnery tu są kolejne. Nisz, no. O Jezus, nie! Dobra, ja mam mało życia. Regeneruję. Ty, tam coś jeszcze jest, zobacz. Co tam jest? Co to ma być? Dobra, to wejdźmy tu w sumie. O! Okej. Spawner. Iluzjoner. O Jezus, gdzie jest ten prawdziwy teraz? O, diament w skrzynce. Diament kolejny, złote jabłko. Dobra, moim zdaniem możemy się stąd zwijać. Tak, też tak myślę. Myślę, że możemy już wrócić do tego naszego świata, no bo co by nie mówić, jesteśmy już dosyć wystakowani. Diamentowe itemy zdobyte, tak więc nasza misja została wykonana. Tak jak powiedzieliśmy, dłużej już nie siedzieliśmy w Endzie i od razu udaliśmy się z powrotem do starożytnego Egiptu, ponieważ następną rzeczą, jaką chcieliśmy zrobić, to było pójście do piramidy i pokonanie Faraona. No to można wracać. Jezda. Przyszedłem grę, jak fajnie. Kurde, trochę nie wiem, co wziąć ze sobą. Mamy dużo tych itemów. Dobra, no ja jestem ready, powiem ci no tak. To myślę, że możemy lecieć. Totemy na pewno weźmy. No ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem totemów. Ja mam pięć totemów, więc myślę, że powinno wystarczyć, że tak. Tak. No dobra, no i co? Nie ma co z ten... Trzeba lecieć. Dobra, jesteśmy. No to co? Tutaj już byliśmy. Trzeba... Ale pochodnie można stawiać? Można. Można. No to jesteśmy w labiryncie. Co? Trzymamy się razem. Nie wpadnij do żadnej lawy! No nie wiem, huchnęło coś na mnie i dostałem efekt, że nie widzę nic. Uważaj na te bloczki. Poison! O kurde, i to poison 4. Podpaliło mnie. Się. O, można podlewać. Spróbujemy tak. I co teraz? Jest zejście w dół. A jakbyśmy zanurkowali? O. No i pod tym. Okej. Dobra, git. Ja jestem. Nie wchodźmy na te bloki jakieś dziwne. Witero. A, można niszczyć? A tego nie można dalej. Ta, tych cegiełek nie można. Dobra, to idziemy dalej. O, i to jest to, o czym ja myślę? Tak, to jest właśnie, tutaj się ten boss ma pojawić. Dawaj go odpalamy. Już od razu, tak? No dobra, myślę, że nie ma co przedłużać. To jest ten Nebutorch na pewno. 3, 4. O! Jem, złote jabłko. O kurde, co się dzieje? Jem go. On pojawia moby. Krytuj się z tego. On jest do tarczy, szajsz. Tam. O! Przyspieszył jakoś. Tak. Ale dobra, już nie ma aż tak dużo życia. Ale jest mega... Dobra, jem złoty ten. Tak tym. Dobra. Ej, dobra, ma mało życia już, Bush. Musimy. Dawaj.
jest. Ja muszę zjeść. Będzie! Serca. Jest! Mamy to! Nice! No, mamy to! Oj, teraz można rozwalać wszystko! Ej, udało się! O! Co jest? W sumie liczyłem, że trochę lepsze rzeczy tu będą, ale ogólnie git. Co tu się wydarzyło? No jakby zapada się ta, czaisz? Aha, bo faraon został pokonany. No tak, tak. Mega fajnie, że udało się tego bossa pokonać. Zdecydowanie ułatwiło to nam to, że mieliśmy tak dobre itemy z NCT. No, te itemy z NCT jakby... Gdybyśmy tam poszli w żelaznych setach, bez jedzenia jabłek, bez totemów, no to nie wiem, czy byśmy dali radę. 1000%, że nie. Także mega fajnie, że się udało.